Partnerem podcastu jest Azjatycki Festiwal Filmowy 5 Smaków. To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku rozmawiamy o Memoriale, wielkiej rosyjskiej organizacji dokumentującej zbrodnie Związku Radzieckiego, z którą rozprawić chce się Władimir Putin. 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. Dzień dobry Państwu, Bartosz Wieliński z Gazety Wyborczej. Witam serdecznie w naszym podcaście. A moim i Państwa gościem jest pewno Państwu znany doskonale Wacław Radziwinowicz, nasz specjalista od obszaru wschodniego, dawny korespondent w Rosji, wyrzucony przez Władimira Putina 5 lat temu z placówki. Dzień dobry Państwu. Drogi Wacku, chciałem porozmawiać o tym, co się stanie w tym tygodniu. W tym tygodniu ma zostać przypieczętowany los Memoriału. Memoriał to nasi przyjaciele, to ludzie, z którymi łączy nas wiele, którzy wykonywali w Rosji kapitalną pracę, dokumentując zbrodnie, odsłaniając najczarniejsze karty reżimu stalinowskiego. Chciałbym jednak zacząć rozmowę od tego, czym Memoriał faktycznie jest, bo zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy nasi słuchacze wszystko o Memoriale wiedzą, więc spróbujmy nakreślić, o czym rozmawiamy. To tak trudno jest określić w jednym zdaniu, czym jest Memoriał. Gdybyśmy mieli taką polską instytucję Sprawiedliwi wśród Narodów Świata, sprawiedliwi dla naszego obszaru, dla Polski, dla Wschodu, dlatego to jest na wschód od Polski, to z całą pewnością Memoriał i jego ludzie byliby na czele listy tych sprawiedliwych. To jest instytucja, która powstała właściwie wtedy, kiedy jeszcze nie powinna powstawać, 89 rok, perestrojka w Rosji, czas, kiedy, który tak ironicznie nazwano, chociaż bardzo celnie, tygodniem sumienia w Rosji. To był bardzo krótki okres, kiedy radzieckie wtedy jeszcze społeczeństwo bardzo się zainteresowało tym, co było w czasie bolszewików, w czasie komunizmu, w czasie Stalina i bardzo dużo się wtedy mówiło o zbrodniach stalinowskich, o różnych takich złych rzeczach i na tej fali ludzie zupełnie spontanicznie, nawet nie historycy, bo jak zwykle paradoks w Rosji, że tam jakieś cenne rzeczy robią ludzie, którzy mają wykształcenie ścisłe, chemicy, fizycy, matematycy, biolodzy. Oni się skrzyknęli i nawet jeszcze wtedy pod egidą Borysa Jelcyna stworzyli takie stowarzyszenie historyczno-naukowo-światowe, Stowarzyszenie Memoriał. I to stowarzyszenie zajęło się przede wszystkim takim bezkompromisowym, bardzo odważnym badaniem przeszłości z lat 30., 40. Związku Radzieckiego, badaniem zbrodni, no, trzeba je nazwać bolszewickimi, bo przecież to się zaczęło w 1917 roku, a wcale jeszcze nie przy Stalinie. Wielkim zbrodniarzem był również Lenin i Dzierżyński i ich koledzy przecież. I oni zaczęli się tym zajmować bardzo głęboko, niezwykle profesjonalnie. Ci ludzie mieli za sobą szkołę tego, co się nazywało kronika wydarzeń bieżących. To był taki samizdat wydawany regularnie, który przedstawiał, co się dzieje naprawdę w całym Związku Radzieckim. I to jest niesamowite, że tak trudno było pracować, tak małe środki ci ludzie mieli. Niby nie mieli dostępu do informacji, ale jak się dzisiaj tę kronikę przegląda, tam nie było żadnych pomyłek, tam nie było żadnych przegięć. Oni się nauczyli jeszcze w czasie samizdatu, no i właśnie zajęli się rozkopywaniem historii. Początkowo, tak jak powiedziałem, Jelcyn, kiedy prezydentem był Jelcyn, on to bardzo popierał. Powstał również coś, co jest ważne bardzo, Centrum Obrony Praw Człowieka Memoriału i ono zajmowało się i zajmuje się jeszcze jak może do dzisiaj tym, co się dzieje przede wszystkim na Północnym Kaukazie, ofiarami wojny, uchodźcami, ofiarami morderstw popełnianych przez władzę. Również zajmuje się dokumentowaniem przynajmniej represji politycznych, na przykład tworząc listę więźniów sumienia. Bardzo to jest tragiczna lista,
ponieważ okazuje się, że na przykład w tej chwili według świadectw Memoriału ludzi prześladowanych za poglądy religijne, za to, że się modlą, czy chcą się modlić, jest dzisiaj 340, to jest więcej niż było w latach 80. jeszcze w Związku Radzieckim. I to nie są jacyś ekstremiści, powiedzmy to, islamscy, ale na przykład, to już hurtowo, ich jest najwięcej, to są Świadkowie Jehowy. A oni byli prześladowani przecież za Stalina, za Hitlera, to jest, no, historia się nie kończy, tak? Oni mają właśnie tradycje represji spadających na Świadków Jehowy są długie i właśnie takie ciemne, bo to jest i Stalin, i Hitler, i każdy dyktator, kwiopijca, który się dorwie do władzy, prześladuje właśnie Świadków Jehowy. No, to wszystko jest już w największym skrócie powiedziałem. To jest właśnie Memoriał. Przy tym jeszcze jest też jej ogromna działalność oświatowa. To też jest też bardzo ważne. To jeszcze, żeby naświetlić się naszym słuchaczom jeszcze szersze tło. W 1956 roku doszło do rozliczenia się ze stalinizmem w Związku Radzieckim. Słynny referat Chruszczowa na zjeździe partii. Jak to się stało, że trzeba było czekać no, 30 lat, żeby naprawdę rozliczać stalinizm? Jak Chruszczow mógł rozliczyć, powiedzmy, dogłębnie stalinizm, jeżeli sam był uczestnikiem jako szef partii na Ukrainie? Jak on mógł rozliczać te zbrodnie, jeżeli sam był ich uczestnikiem, sam był ich sprawcą? Chruszczowowi tak naprawdę nie chodziło o to, żeby zgłębić prawdę i wskazać, przynajmniej wskazać, już nie mówię o ukarać winnych, ale jemu chodziło o to, żeby w czasie walk wewnątrzpartyjnych potępić i odsunąć od władzy jego przeciwników. On to zrobił bardzo selektywnie, zrobił to bardzo takim, powiedzmy, lekkim muśnięciem, ale już wchodzić głębiej, no to nie byłby jego interes, bo sam musiałby podlegać represjom i być ukaranym. No potem przyszedł Breżniew, on już był z takiej kohorty twardogłowych, no a już nie mówiąc o jego następcach typu Andropow, który wyrósł przecież, tak samo jak Putin dzisiaj, Jurij Andropow wyrósł z KGB, no to swoich bić nie będzie. Dopiero Gorbaczow, który próbował perestroić, przebudować Związek Radziecki, uchylić choć troszeczkę wolność słowa i tak dalej, chociaż może nawet nie troszeczkę, jego krzywdzę. Oczywiście on zaprowadził wolność słowa w Rosji, no i wtedy dopiero to mogło przełamać i tata runęła, tylko że ona w odbiorze społecznym niestety runęła na krótko, no tydzień sumienia, no to jest strasznie ironiczne i strasznie tragiczne określenie. Tak, to prawda. I to, co chciałem tutaj podkreślić, mówisz o Andropowie, człowieku ze służb, teraz Putin, człowiek ze służb, rządzi Rosją i wraca stare. Historia zatacza koła. Był tydzień sumienia się skończył, teraz Memoriał będzie no, chyba likwidowany. Dlaczego? Sąd Najwyższy, który ma zająć się stowarzyszeniem międzynarodowym, bo to jest takie też określenie, Międzynarodowym Stowarzyszeniem Memoriał i Sąd Moskwy, który ma zająć się Centrum, Ośrodkiem Praw Człowieka, wydadzą te same werdykty, zlikwidować do widzenia i bez odwołania. Oczywiście będą odwołania do sądów europejskich i tak dalej, no ale stosunek władz Rosji do sądów europejskich jest mniej więcej taki, jak stosunek Warszawy do tych instytucji. To chyba jeszcze gorszy, chociaż na tym poziomie, bo jeszcze nie jesteśmy, Wacku. Prawie, ale... Nie byłbym takim optymistą. Rosjanie próbują jakieś pozory zachować. Nie, to bardzo uprawnione są porównania. A więc to będzie likwidacja i jest reakcja części rosyjskiej opinii publicznej, tej liberalnej, która występuje przeciwko likwidacji Memoriału. Jest reakcja międzynarodowej opinii publicznej, dosyć ciekawa. Do tego będziemy musieli koniecznie wrócić. Niestety nie słychać głosów z Polski, co jest... No, ja już nie wiem, jak najłagodniej mówiąc, wielkim świństwem ze strony polskich władz. No ale nie sądzę, żeby pod tym naporem, który jednak jest, Putin się cofnął. On jest zdeterminowany. On jest zdeterminowany nawet nie ku temu, żeby zlikwidować Memoriał, ale on chce władać historią. On chce władać historią, on chce ją tworzyć na swoją modłę, on ją chce
weryfikować według siebie, według swoich, nawet nie wiedzy, bo jego wiedza historyczna jest niewielka, on popełnia straszliwe błędy. Trudno się nad tym rozwodzić, ale czasami się bardzo ośmiesza, mówiąc jakieś kompletne bzdury o historii. W każdym razie on chce tym rządzić i nie pozwoli, nie może istnieć wersja historii, na której Putin buduje tożsamość swojego kraju, ideologię swojego kraju, to jest jego fundament. I to nie może istnieć wersja putinowska historii i jednocześnie memoriał, który mówi nie, były zbrodnie, byli kaci, trzeba tych katów demaskować, trzeba ich pokazywać. Tu jedno z drugim nie współżyje. No i tutaj też mamy pewne podobieństwo. U nas też stara się pisać historię na nowo. Jeszcze nie przy użyciu tak brutalnych metod, ale kto wie, co będzie dalej. Porozmawiajmy o tym, jak ta historia jest pisana na nowo w Rosji. Byłem w memoriale w roku 2013, właściwie w ostatnim momencie, kiedy jeszcze można było do Rosji pojechać tuż przed wybuchem wojny na Ukrainie. Wtedy słyszałem od pracowników memoriału, że przeraża ich rehabilitowanie Stalina przez państwo. Jaki jest cel właśnie robienia ze zbrodniarza bohatera w tej chwili? To, że się rehabilituje Stalina, to już jest banał ogólnie znany i przykładów jest strasznie dużo. Ale ja powiem coś, co jest głębsze znacznie. Dotyczy się znacznie starszej historii. Całkiem niedawno, chyba we wrześniu to było, Władimir Putin, rozmawiając z gubernatorem Tweru, rozmowa zeszła na Malutę Skuratowa. Maluta Skuratow, no to był protoplasta wszystkich rosyjskich, a potem radzieckich służb specjalnych. To był przywódca opryczniny służby specjalnej cara Iwana Groznego jeszcze, wiek XVI. Wiadomo jest, że Maluta Skuratow na rozkaz cara zamordował metropolitę moskiewskiego, czyli tak jak dzisiaj patriarchę trzech Rusi, Filipa. On go zamordował. No i rozmowa była właśnie o tym z gubernatorem i Putin zaoponował. Wcale nie jest powiedziane, że Maluta Skuratow zamordował Filipa, że zrobił to na rozkaz cara. On gdzieś tam jechał w pobliżu, ale przejechał, nie zachodził do Filipa, w ogóle nic z tym wspólnego nie miał. W ten sposób Putin zaprzeczył nawet żywotom świętych, liturgicznym kanonom, bo w żywocie świętych jest opisane, że Filipa zamordował Maluta Skuratow. I teraz to się wydarzyło w 1568 roku, to morderstwo, a Putin sięga tak daleko i broni. Kogo on broni? On broni funkcjonariusza państwowego, szefa tajnej policji, krwawego kata, protoplastę czekistów. On tak daleko sięgnie, ponieważ Maluta Skuratow znany, to jest przysłowiowy kat po prostu, okrutnik i w ogóle wszystko, ale on go będzie bronił, ponieważ to jest działacz państwowy, szef tajnej policji, a więc nasz. Będziemy go bronić. Będziemy go bronić również w imieniu cara Iwana Groznego, który też był okrutnikiem, mordercą i wszystko na niego można powiesić, to by tylko po to, żeby do skutku doszła kanonizacja zbrodniarza, bo to też był wielki przywódca. On budował państwo, to, że szedł po trupach, no to budowniczowie państwa idą po trupach. To jest przyjęte i to Putin rozumie i tego będzie bronił. Także gdzie tu Stalin? No Stalin to już znacznie bliżej. Stalin miał swoje NKWD, protoplastę KGB, w którym służył Putin, jego szefami. Byli ludzie, którzy wyrośli przy Stalinie i wielbili Stalina, wielbili Dzierżyńskiego i tak dalej, i tak dalej. Więc tym bardziej będzie bronił tych zbrodniarzy i tej instytucji, z której wyrósł, która go ukształtowała, bo to jest jego. I Putin po prostu buduje swoją ideologię raz na sukcesie Stalina, bo na czym ma budować, na czym ma bazować, na sukcesie Stalina pod tytułem zwycięstwo nad Niemcami. A więc to jest dla niego święte. Więc trzeba bronić również i dobrego imienia Stalina. Buduje swoją ideologię na tym, że państwo jest czymś no, sakralnym wręcz. Takie jest podejście ludzi rządzących Rosją. Zresztą nie od dzisiaj, tak było też i przy carach. Że państwo jest czymś sakralnym, górującym nad człowiekiem, a więc prawa człowieka, że kogoś tam zamordowali, rozstrzelali i tak dalej. No, tak jak to jest u Bułhakowa. Kogo trzeba. Tak, spokojnie dziecko, kogo trzeba to i rozstrzelali, kogo trzeba to i zabili. No i w ten sposób to jest budowane. Putin powołał
niedawno, bo w lipcu, Komisję do Spraw Oświaty Historycznej, kłania się towarzysz Czarnek też, do której powołał ludzi z prokuratury, z sądów, z policji, ze służb specjalnych, ze Komitetu Śledczego, a więc żandarmi będą decydować o tym, jaka jest historia. Policja historyczna. Żandarmi historycy, no coś takiego jest. No. I gdzie tu może istnieć memoriał, który chce wykopać trupy z szafy rosyjskiej? Jest tam strasznie dużo. Ja wiem, że to jest bardzo trudne, że jest ich aż tyle, więc lepiej je ukryć. No samym wielu Rosjanom też to jest wygodniej. Po co o tym mówić? No tak, no ale przecież, no przypuszczam, no nie mam statystyk pod ręką, no ale co trzecia rodzina straciła kogoś, tak, albo sama ledwo przetrwała, tak, okres stalinowski. No to jak o tym można zapomnieć? Oni mają amnezję jakąś? To jest doskonałe pytanie. Ja odpowiem małą przypowieścią. Rok był 2009 i ja byłem gościem Radia Echo Moskwy, rozmawiałem z prowadzącymi audycję. To jest liberalna radiostacja, bardzo światli ludzie interesujący się historią. Ja wspomniałem o poligonie strzeleckim w Butowie. Butowo to jest dzisiaj część Moskwy i to jest poligon strzelecki NKWD, gdzie w czasie Wielkiej Czystki lat 30. NKWD rozstrzelało i zakopało ponad 20 tysięcy ludzi. Przede wszystkim Moskwian, ludzi z tego samego miasta. Proszę mi wierzyć, ale moi rozmówcy byli zaskoczeni. O jakim Butowie ty mówisz? O co chodzi? W mieście, gdzie, bo 20 kilka tysięcy ludzi to jest zbrodnia katyńska, to jest liczbowo to samo. Oni o tym nie wiedzieli. To miasto zapomniało o takim miejscu. Dzisiaj się mówi komunarka, bo tam jest wielki szpital covidowy i tam rozstrzeliwali też ludzi. Jest to miejsce pochówku tysięcy ofiar i też nikt tego nie kojarzy. Nikt nie kojarzy komunarki. To tak jakby my byśmy nie kojarzyli Katynia, a ten Katyń znajdował się w samej Warszawie. Da się zapomnieć, da się zatrzeć, wygumkować nawet takie rzeczy. No tak, ale to nie jest tylko historia pisana w Rosji, to jest historia pisana w krajach sąsiednich, w Europie, to jest historia globalna. O zbrodniach stalinowskich piszą historycy w innych krajach. No wiem, że są oczywiście teraz wprowadzane przepisy nakładające karę, na przykład zamówienie o tym, że Pakt Ribbentrop-Mołotow w ogóle został podpisany, także Rosja była sojusznikiem III Rzeszy w 1939-1940 roku, ale ich się nie da uciszyć, tak? Badaczy z Polski, z Niemiec, z Francji, Wielkiej Brytanii, Ameryki. Oj, da się. To ja bym proponował, żebyśmy właśnie przeszli, no bo ja już mówię o protestach przeciwko tym planom zlikwidowania memoriału. Występują Czesi, Niemcy bardzo aktywnie występują, Francuzi, Amerykanie, władze Europy i tak dalej. Ja przed chwilą jeszcze, tak dla pewności, chodziłem na stronę memoriału i oglądałem, kto reaguje, kto się wypowiada. Głosów z Polski nie ma. Jest apel instytucji, jak nazwał to memoriał, humanitarnych i intelektualistów polskich, bardzo ładny i to jest bardzo dobrze. Jest mój tekst z gazety. No ja tak bardzo emocjonalnie, bo memoriał jest bliski po prostu mojemu sercu, mówiąc wprost. I to jest wszystko. To jest po prostu niesamowity skandal na miarę tego, co robi Putin. Bo jeżeli memoriał jest niesamowicie zasłużony przede wszystkim dla Polski, dla Rosji, ale na równi dla Polski, to memoriał odkrył prawdę o tak zwanej operacji polskiej NKWD, kiedy w 1937-1938 roku NKWD zamordowało 111 tysięcy tylko za to, że byli Polakami. 5 razy więcej niż zbrodnia katyńska. To byli ludzie, którzy byli na terytorium Związku Radzieckiego w tym czasie, mieli nawet obywatelstwo, ale to byli Polacy albo mieli kontakt z Polakami. O tym ogromną, świetną pracę napisał Arsenij Rogiński, szef memoriału, już niestety nieżyjący, i tenże już wspominany przeze mnie Nikita Pietrow. Oni zajmują się losami Polaków, wynajdują i stworzyli całe wielkie archiwum Polaków wywożonych na wschód, więzionych, represjonowanych, mordowanych. Wydają książki poświęcone tym ludziom, gdzie są po prostu listy wywożonych, mordowanych. No to jest ich wielka historyczna robota. Mało tego.
Przez lata całe Memoriał walczył o prawdę o Katyniu, o uznanie wszystkich zamordowanych w ramach zbrodni katyńskiej, o ich rehabilitację, o uznanie ich za ofiary terroru politycznego. O to Memoriał walczył przed sądami. Ja byłem na bardzo wielu rozprawach, gdzie ci ludzie naprawdę bardzo oddzielnie, w sposób niezwykle głęboko udokumentowany, domagali się sprawiedliwości dla Polaków. Dla Polaków to poświęcali swój wielki czas. To jest ogromne zasługi ma Aleksander Gurjanow, szef polskiej sekcji Memoriału, no, który całe życie swoje poświęcił, już od 30 lat ponad, temu, żeby badać polskie sprawy i wyszukiwać, i domagać się sprawiedliwości dla polskich ofiar stalinizmu. Oni wydają księgi pamięci poszczególnych tam zamordowanych w Katyniu, zamordowanych w Twerze. To są monumentalne dzieła, ogromne, wspaniałe, monumentalne dzieła. Robią to przy pomocy polskiej karty. To jest wielka chwała dla karty, że taką działalność prowadzi. Ale to są ogromne zasługi Memoriału i w takiej sytuacji, kiedy ten Memoriał, który no, strasznie dużo zrobił dla Polski, jest gnębiony, niszczony, pan prezydent Duda, pan Morawiecki ani się nie odezwie, ja się po prostu strasznie temu dziwię. Doradcą międzynarodowym prezydenta Dudy jest niejaki Jakub Kumoch, który był przez jakiś czas korespondentem Polskiej Agencji Prasowej w Moskwie i on powinien wiedzieć, co to jest Memoriał i co Memoriał zrobił. I jeżeli nie uważa za stosowne skłonić swojego szefa, żeby pół słowa choćby powiedział w obronie tych, którzy tyle dla nas zrobili, no to nie, no to jest niegodne po prostu. Wacków, ty się dziwisz, a mi jest po prostu wstyd. Ja się oburzam, ale niekoniecznie się dziwię. Bo na przykład nie dziwię się temu, że IPN, który z natury rzeczy powinien wystąpić, milczy, bo IPN to jest antymemoriał tworzący taką wizję historii, jaką chce władza. Nie dziwię się, ponieważ Memoriał ze swoim dążeniu do prawdy, do wstrząsnięcia sumieniami, jest klasowo obcy tym, którzy rządzą Polską. No. Wiesz, to milczenie, tak? To niezainteresowanie tym, co się dzieje na wschodzie, no, z wyjątkiem kryzysu na granicy, który można wykorzystywać politycznie jako to polityczne złoto, dotyka nie tylko Memoriału, naszych przyjaciół w Memoriale, naszych ludzi, jak mówiłeś, ale przecież Andrzeja Poczobuta, naszego przyjaciela, który siedzi w białoruskim więzieniu Żodlino jako więzień reżimu. No tak, on pada ofiarą tych samych represji, tego samego instytucji, która nazywa się KGB, Komitet Bezpieczeństwa Państwowego. Przez te same mury przeszedł, no, przez więzienie KGB w Mińsku, tak, to jest dawne więzienie NKWD, przez które etapami przerzucali Polaków na Syberię, tak, albo na śmierć. Tak. No, Polaków od zawsze. Tak, od zawsze, no. Powstańców, nie powstańców, kogo tylko. Na koniec tej naszej no, ciekawej, ale koszmarnej rozmowy, muszę powiedzieć, chciałem zapytać się, co będzie dalej z Memoriałem. Jak go zdelegalizują w tym tygodniu, to zostanie zniszczony, starty z powierzchni, przejdzie do podziemia. Co będzie? No, trudno sobie wyobrazić, że ci ludzie się z tym pogodzą. Ludzie Memoriału. Oni to są bardzo dzielni ludzie. Wielu z nich przeszło przez represje i poza tym i twórczy bardzo. Więc myślę, że oni będą starali się dalej robić swoje. Będą się starali. A trudno mi z drugiej strony wyobrazić sobie, że takich ludzi Putin będzie sadzać do więzienia za łamanie tak zwanego prawa. No ale nie takie rzeczy Putin robi. Może tych ludzi spotkać bardzo, bardzo zły los. A z drugiej strony, czy z trzeciej jeszcze strony, no bo powiedzmy, że emigrację i prowadzenie działalności dalej na emigracji, to dla Rosjanina jest bardzo trudne. I to jest dla Rosjanina takiego, jak są ci ludzie od Memoriału, którzy są prawdziwymi patriotami, nie jakimiś sztucznymi. Oni rzeczywiście kochają Rosję. Dotarliśmy do końca naszej rozmowy o Memoriale. Drodzy Państwo, nasi przyjaciele, przyjaciele Polski w Rosji, ludzie Memoriału, nasza krew, jak mówił Wacław Radziwinowicz, potrzebują naszej solidarności, naszego wsparcia. Kiedy milczy polski rząd, kiedy milczy polski prezydent, my milczeć nie możemy. Gazeta Wyborcza milczeć nie będzie. Od jutra w wydaniu papierowym i na wyborcza.pl będziemy publikować duże, dobrze napisane, naprawdę bardzo ciekawe materiały na temat Memoriału, tej całej sytuacji. Wacław Radziwinowicz będzie zresztą ich autorem, zresztą jest, bo już je napisał, właśnie kończymy je redagować. Świetne teksty, Wacku. Bądźmy solidarni z naszymi przyjaciółmi. Krzyczmy wtedy, kiedy inni milczą. Nie odpuszczajmy. Gazeta Wyborcza solidaryzuje się z Memoriałem.
To są nasi przyjaciele, nie możemy ich zostawić. Dziękuję Państwu, zapraszam na następny odcinek. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo. 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. Partnerem podcastu jest Azjatycki Festiwal Filmowy 5 Smaków.